Halo? Trzeba popchnąć fabułę dalej. Wrestlingową. Champ! Pewnie, Troy. Wiemy, o co chodzi, będzie walka z Woodsem po prostu. Będziemy walczyć z Woodsem o Pass Universal, co jest trochę dziwne. Roman Reigns. No... Przygląda się. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Randy Savage, 371 dni. Backlash! Na Backlash walczymy? Okej, walczymy na Backlash. Okej, niech będzie. Dobra, coś mi się tutaj nie zgadzało, powiem szczerze. Ale w ogóle sam fakt, że walczymy na Backlash o Pass Universal, gdzie no, Jason White będzie bronił Passa Universal przeciwko no, Woodsowi, no to jest troszeczkę dziwne moim zdaniem. Ale nie będziemy się czepiać, prawda? Nie pamiętam, jakie mam w ogóle akcje, nie pamiętam, jakie mamy signature move'y. Nie pamiętam, jakie mam moveset, finishery, nic, nie wiem. No, kolego! Nie uciekaj, bo nie uciekniesz, chciałem powiedzieć. Ale jednak z tego, co widzę, możesz uciec. Early, goddammit. Dobra, mam cię, chłopaku. Clothesline, uwielbiam ten ruch. Ten clothesline jest super, on jest taki soczysty. Czuć moc w nim. Powiem szczerze, uwielbiam go wykonywać. Dlatego też go wykonuję i on wydaje mi się też mimo wszystko skuteczny. Nie no, człowieku. Dobra, nie spodziewałem się, że zostanę wyrzucony poza ring. Dobra. Myślę, że Woods już został dojechany. To, co miałem zrobić, zostało zrobione. Complete. Okej, jest Katsina. To jest dziwne, to jest dziwne. Ale ten gość też powinien wylecieć. Oczywiście. No dobra, ale co to nic tam. By any result. Okej. Czyli mogą go pokonać po prostu w jakikolwiek sposób. Podoba mi się ta koncepcja. To nie jest super kick, ale nie komentuję to jako super kick. Człowieku. No jesteś niszczony, Woods. Oj, Early też. Też za wcześnie, delikatnie tutaj. Niestety, no i znowu to samo. I po raz kolejny. No ładne DDT było. Bardzo ładne DDT. Mogłem wykorzystać kółeczko. Ogarnąć row break. Ale też nie było takiej potrzeby, bo kickout nie był trudny, umówmy się. Bang. I mam cię. Czy będzie koniec? Nie będzie, bo sędzia nie reaguje. Nie wiem, czy on się zbagował, czy o co mu chodzi. Uwielbiam gry od 2K. Uwielbiam serię WWE 2K. Cudowne. No ale nie będziemy hejtować, już nie będziemy hejtować. O kurcze. Dobra, jest unik, jest unik. Siadło. Dobre kolano. I pin. 1, 2. Wytrzymał. Ten gość to wytrzymał. Nie spodziewałem się, że wytrzyma, ale jednak. No dobra, stary. Potężny elbow. Czy teraz będzie pin? Elegancki. 1, 2. No, Woods cały czas walczy. Woods cały czas walczy, próbuje. Po raz kolejny. To musi być koniec, to musi być koniec. 1, 2, 3. No, nie chciałem Woodsa pokonać finisherem, bo on po prostu jest do pokonania bez finishera, to chciałem powiedzieć, że tutaj na niego nie trzeba wykorzystywać swoich akcji kończących i tak też się stało. I tak też się stało. Co będzie teraz? Co będzie teraz? Dobra. Ja powiem szczerze, liczyłem na to, że to będzie koniec tego story, ale... chyba jeszcze nie. I saw you chase him out of the building. Amazing. You know, turns out Miz was right. What do you mean? When he put me with you for down up but with arrows, I figured it was thanks for the vote of confidence. Let me finish. Turns out yeah. But still, after the outcome of tonight's match, I kind of feel bad about getting Xavier's shoulder. Come on, this is all part of Miz's plan and it's working. I know this was all technically legal, but legal and right aren't necessarily a long story. We could do that, but I was thinking of going to a late night showing of that new Roman Reigns. Really? Really? Did you know he was the longest reigning? You are absolutely. Yep. Come on. I don't want to miss the previews. I would not do this for continue story. A nie, no bo to jest ten główne story chyba, tak? Po prostu. Okej, okay. No film tutaj z Reignsem. Aha. Dobrze. Zobaczymy co się tutaj wydarzy. Zobaczymy co się będzie działo. No liczę na coś ciekawego. Powiem szczerze. Mam nadzieję, że będzie tutaj coś ciekawego. Story complete. Mega story. Maili Fanny, R-Truth, Slade. Zastanawiam się, czy... kurde, czekaj. Social media... with arrows. Tak. Nie, tam. To mnie nie interesuje. Co mówi William Regal? Nic ciekawego nie powiedział. Atrybuty możemy sobie wzmocnić. Defense się w sumie przyda, ale mam 18 punktów to submission. Nie. Ja mam 8 punktów, a z 8 punktami to ja już wiele nie zrobię. Niestety. R-Truth i Slade. R-Trutha. Co powiesz, stary? What's up, Dark Horse? I'm glad you're here. You don't. Wouldn't everybody appreciate the opportunity of a life? I don't know. I haven't asked everybody. Fair enough. Okay. So this has got everything: exotic locale, untold riches, Once in a lifetime experience. Yeah. Na razie nie mówię nic ciekawego. That's because it is. Most of that stuff I just made up. I was trying to spark your interest, but I am offering you a chance to help an important cause. Charity match. Are you sure that's right? Blind people and nie. Nie ma. Nie ma charity. Nie jestem pewien, czy oni mają. Czy oni mają właśnie fabularne, czy. Czy to jest fabularne, ta piąstka? Nie, to jest challenge match. MVP mnie nie interesuje, challenge match mnie nie interesuje, czyli to oni mają fabularne. Oni 100% mają fabularne i trzeba będzie to robić. Dobra, dobra, namyśliłem się, okej. Robimy to. Robimy to, R-Truth. Zastanawiam się tylko, czy będzie warto, powiem ci szczerze. Czy to się będzie tutaj wszystko kleiło, czy to będzie miało sens, czy to jest odpowiedni kierunek? Nie wiem. Aktualnie nie wiem, powiem szczerze. Nie jestem przekonany, nie jestem pewien. Mam nadzieję, że tak, ale zobaczymy. R-Truth. Mr. R-Truth, co mi powiesz? Man, the snow really coming down out there, huh? Yeah. Aha. So what happened to the chick? Don't you remember we were just talking about the snow coming down? Only an idiot would travel in this weather. None of the dogs we've got smacked down in a couple of hours, and there's only a couple of other wrestlers here. I know. Troy just texted. He and Miz are stuck in Chicago. I'm not sure when they might get here. That's what I was afraid of. Sounds like we have no choice but to. What are you talking about? Protocol 48? Did you just make that up? Yes, but as my first order of business as acting GM. I'm writing Protocol 40. I had a strange feeling this was going to happen when I heard Miz was stuck in Chicago. I bet they did. I guess. Why would I say no? I can't look like I'm playing favorites on my first day on the job. What? I fly in early to help you in some charity out, and this charity isn't about what you get. It's about what you give. And first up, you'd be giving Robert Roode a title shot. I think this will be one of the most amazingly bad situations in the history of the... I stopped listening at amazing. Bobby Roode aktualnie dostaje title shota. No to jest co najmniej dziwne. No, pospieszcie się panowie, bo tutaj R-Truth wprowadza dziwne bardzo decyzje swoje w życie. Fajne. Empty Arena. Okej. Bobby Roode będzie wchodził pierwszy. Tak, Glorious. Wow, to jest naprawdę mocne. To jest naprawdę mocne, że on tutaj dostał title shota. No ale nie będziemy wydziwiać, nie? Dobra, nie ma co zapowiadać, człowieku, nie ma co zapowiadać, tylko... No muszę go dojechać potężnie muszę go dojechać. No, to nie był dobry pomysł. To zdecydowanie nie był dobry pomysł. Nie mogą go skontrować, nie mogę go skontrować. Na razie Bobby Roode prowadzi w tej walce o pas. Czego się nie spodziewałem, przyznaję. Dobra. Oho. No znowu Early jest. Nie kumam. Naprawdę nie kumam. Halo. Kontra. Też Early. Jakby mu dał wygrać? No nie, co się dzieje? White, co się dzieje? Powiedz mi, co się wydarzyło tutaj? Nie kumam. Naprawdę nie kumam. Dawaj go. Musimy go porządnie osłabić. Chyba poszło ok. Chyba poszło ok. To mi się wydaje. No tak nie, no tak nie. Tak zdecydowanie nie. Czekaj, jakie ja mam w ogóle... Okej. Aha. Mogę sobie... Wow, dużo tego jest, faktycznie dużo tego jest. Głupie. Object type naprawdę głupi moim zdaniem. Trafiony. A! Early, cały czas early. Będzie mnie tłukł tym? No nie gadaj. Ja go mogę potłuc. Dawaj go, dawaj. Tak jest. Tak jest. No tak nie. Tak nie. Nie mów, że próbujesz mnie tutaj przypiąć w taki sposób. No kolego drogi, drogi kolego. No nic z tego. Dobrze, dobrze kolano wjechało. Teraz tak, trzy clothesline'y. Miały być trzy clothesline'y, no ale te kopnięcia też mogą być trzy. Dobra. Nawet jest ten. Nawet jest bleeding. Jeszcze raz. To już jest egzekucja teraz na Bobim. Po prostu. Takie egzekucje też muszą mieć miejsce. Champion jest jeden. Champion jest tylko jeden. Już mu głowa ucierpiała. Zobaczymy, czy on to przetrwa. Czy po tych seriach bez finishera, bez signature move'a przetrwa. 1, 2. Przetrwał. Przetrwał, ale ledwo. Przetrwał, ale bardzo, bardzo tutaj ledwo. To już będzie koniec teraz. Moim zdaniem. 1, 2. Jeszcze nie. Jeszcze nie. No nie, no stary, wracaj. Wracaj do ringu, bo to nie ma żartów. Patrz, skontrował mi coś mocnego. I neckbreaker teraz. Niespodziewany neckbreaker. I suplex. No zdarzają się takie rzeczy. Niestety. Niestety się zdarzają i teraz będzie biegł pewnie. No nie, to zdecydowanie nie tak. Ale uznajmy, że to było planowane w ten sposób właśnie. Po walce, człowieku. 1, 2. Naprawdę? No co za Roode. No co za Bobby Roode. No co ty gadasz? Co się dzieje? Bobby Roode chce pasa. Bobby Roode chce pasa. Tak nie będzie. Tak nie będzie, stary, dobra. Mam cię. Nie wierzę, że mnie skontrował po raz kolejny. Po raz kolejny. Jeszcze raz. Co za gość. Mam cię, mam cię, mam cię. No nie, możesz się podnosić w ten sposób, ale to ci nie da, nic nie da, nic nie da. Teraz no już go muszę wykończyć, no bo to... Aha, klasyka. Po prostu klasyka. To jest dramat. To jest dramat w tej walce. Pod tym względem. Dawaj go. Tak jest. Tak jest. Koniec. Jak nie w jedną stronę, to w drugą. No mówmy się, były lepsze walki. Były lepsze walki. R-Truth przesadził, chociaż nie ukrywam, Bobby Roode mnie zaskoczył momentami. Tutaj było ciężko, ale... No tak się bawić nie będziemy, słuchaj. Tak się bawić na pewno nie będziemy. The Undisputed FIFA Rafa. No nie wiem, tych ludzi po prostu nie ma. Nie ma na SmackDown. R-Truth, co robimy? Dark Horse, thanks for coming in. I was hoping you had a minute to... You have a suit? I always have a suit with me every time I travel. What if the hotel has a pool? Did you forget yours? I meant the suit you're wearing. Oh, this? Once I became GM, I started reading up on some business concepts. So while you were in the ring, I was looking to see if there was an astronaut suit laying around. But I shouldn't have agreed to come on this trip with you. That grouchy attitude is exactly why I wanted to have this. This is a nightmare. That's spirit. Now make sure you keep that mentality. Also, with no people in the arena, this place is really big. So for your next match, Chad Gable. No problem. As long as I'm GM, I don't want anyone else count anywhere title match against Chad Gable. All because our GM is a borrowed. Maybe someday. Co za pomysły? Co za pomysły on ma? Falls Count Anywhere match o tytuł z Chadem Gablem. No to są takie decyzje, to są takie pomysły, na które mógłby wpaść ewidentnie. Ewidentnie, tylko i wyłącznie właśnie R-Truth. No dobra, ale wykorzystam jakieś przedmioty. Przypnę go gdziekolwiek, może stół komentatorski, chociaż czuję, że musiałbym się męczyć z tym stołem. Postaram się go szybko wykończyć, bo to jest po prostu wskazane. To jest po prostu wskazane. Trafiony, zatopiony. Mr. Gay. A, no właśnie, bo ja mam już obrażenia po poprzedniej walce. Zapomniałem o tym, że takie rzeczy się dzieją tutaj. No bo w końcu walki są pod rząd, prawda? Late. Kurcze. No i tu też DDT wpadło. Od Gable'a. Na razie mi się to nie podoba, na razie mi się to bardzo nie podoba, co się dzieje. Na razie Chad Gable robi, w sumie zrobimy więcej krzywdy. Pogłębił jeszcze obrażenia z poprzedniej walki. No musimy się spiąć tutaj, mister. To było złe, to było bardzo złe. O kurcz. Oj, 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 oj. Rope break, rope break. Aha, to nie jest jednak submission, tak? To taki udawany submission, że niby ma być, ale jednak nie będzie. Uznajmy, że rozumiem tę akcję, stary, uznajmy, że kumam, wstawaj, 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 nie ma co, nie ma co, wstawaj, szybko, szybko, szybko. O, właśnie. Tak jest. Champion jest jeden, pamiętaj. Champion jest jeden. Zawsze będzie. No, wstaje, wstaje. I bleeding. No, dobra, trafiony. No, musimy go pomęczyć trochę tym krzesłem. Musimy go trochę tym krzesłem. Ale nie, nie, no tak być. No, tak być nie może, to jest dziwne. To mi się nie podoba. Wstawaj, człowieku, wstawaj. Dobra. Może wykorzystamy sobie jeszcze schodki. Kurczę. Nie, 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 nie. Wytrzymasz, wytrzymasz, tak jest. Dawaj go, dawaj go, dawaj go. Oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. Dobrze trafiony. I możemy skorzystać ze schodów. Na przykład. Bierz to, bierz to, bierz to. Wstanie, rąbniemy go, może się uda przypiąć w ten sposób. No. Jest jeden, jest dwa. Ale to za mało jeszcze. To jeszcze za mało. No wykorzystam przedmioty po prostu. No, no co ty mówisz? Co ty mówisz, że on takie rzeczy robi? Czerwone plecki są. Czerwone plecki, to mi się... Kurwa, jeszcze kendo stick. Ale możemy go, dobra, poobijać. No co za gość? Taki pojedynek z Chadem Gable. To jest coś, czego się nie spodziewałem, przyznaję. Dobra, jak nie jednymi schodami, to drugimi. No, czekam aż się podniesiesz, gościu. Czekam aż się podniesiesz. Dostał rykoszetem. Dostał rykoszetem. No śmiesznie. Okej, mogę rzucać. Mogę rzucać tym. Ten pojedynek powiem szczerze jest bardzo dziwny. Bardzo dziwny, bardzo dziwny. Nie do końca kumam, o co tu chodzi. No ale trudno. Nie, 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 nie. O nie, 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 nie. Idziesz, gościu. Idziesz, idziesz. No. Genialne. Czy są tutaj stoły? Nie ma. No trudno. No trudno. Ale już powinno być po walce tutaj. Tak mi się wydaje. Dawaj go. Kończymy to. 1, 2. O Boże drogi. No dobra. Ostateczny hit. Teraz kończymy. 1, 2. Po czersocie w głowę. Można? Można. No ale trochę zdrowia to kosztowało, nie? Co by nie mówić, trochę zdrowia to kosztowało, z tego co widzę. Nie było to zbyt przyjemne. Oj, nie było. Mam tylko nadzieję, że R-Truth no nie wymyśli czegoś głupiego jeszcze, naprawdę, bo przegina. Can you believe just a few hours ago? Yes, people like me. I agree. That's why I took the suit off. I wonder why. Probably because of the 2 title matches. But there's anyway, I figured you being dead tired might mean this is my best. On jest chory. Ci ludzie, którzy tutaj pracują w tej federacji, są nieodpowiedzialni totalnie, to jest jakieś totalne nieporozumienie, ja nie wiem. Nie kumam tego. By pinfall, koniecznie by pinfall. O, rety. Dobra, dam radę. R-Truth nie jest zbyt mocny, więc powinno się udać. Mam nadzieję. Mam taką nadzieję. Trochę go przyspamuję, ale sprowokował mnie po prostu, no. Sprowokował mnie swoją postawą. Niestety. No i co, Mr. R-Truth? Czy było warto? Tak uczciwie. Aha. No. O nie. Tak nie będziemy się bawić. Tak się bawić nie będziemy. Możesz wyżej wejść. Bardzo mnie to cieszy. Bardzo mnie to cieszy. Bo już się bałem, że będzie problem z tym. O kurde. Nie no, chłopie. Co ty, chłopaku? No jest zmęczony. Jason White jest zmęczony. Niestety. Czy mogą zniszczyć te barierki? Czy to jest możliwe? Czy... Chyba jest. Nie spadł jeszcze. Ale mam pewne plany w tej sprawie. Nie ukrywam, że mam pewne plany w tej sprawie. Zobaczymy, czy się uda. No, nikt nie trafił. Ja trafię. No, kontra się nie spodziewałem. Shit. No i Early też. Nie, no nie w taki sposób. Nie w taki sposób, ja mam tutaj pomysł. Tylko muszę wstać i wykonać signature move'a. Jest to możliwe. Już za moment. Dobra. No nie mów. Skontrował mi signature move'a. Ten gość skontrował mi signature move'a. Bardzo źle to wygląda już. No, robi się niebezpiecznie tutaj na górze. Nie trafił. No nie mogę teraz... Nie mogę teraz tego skontrować niestety. Cały czas próbuję, ale nie... Żadna winda. Żadna winda, chłopie. Trzymaj się. Early. No, sytuacja jest trudna w tym momencie. Nie spodziewałem się, że R-Truth tak przejdzie do ofensywy. Aż tak bardzo. Ale gość napiera potężnie. Nie! No nie. Nie, dobra. Tu trzeba się trochę, ja muszę trochę odbiec. Nie, winta mnie nie interesuje. O! Mam cię. Dobrze. Trafiony. Jeszcze nie? Jeszcze nie? Udało się. Udało się. To jest koniec. Pinuj go, pinuj go, pinuj go. No nie mógł tego przetrwać. Nie mógł tego przetrwać. Ale nawet kasyny nie było ani nic. No to są przykre storki tak naprawdę. To nie umywa się do tego, co było w SVR-ach. Mimo wszystko po tylu latach ciągle są braki w tym aspekcie. Albo nawet nie wiem, WWE 12 jak było. Też to było spoko. Story complete. No mega story. Sprawdźmy tego Slade'a. Mr. Slade. I finally get to lay eyes on the man holding the WWE Universal title. Aha. It is. Yeah. Huh. I guess there are benefits. They might not be afraid of me before we get in the ring, but I guarantee they are after. You're lucky you get a chance to show them. Me? Everyone watched me get stripped of my life. No idea what it's like to feel like you're just a supporter. Yeah. That's tough. Like you don't know the name Slade. I've been in WWE for 11 years. With a name the powers that be are not against me. No offense, but everyone I've gone up against has done a lot of talking about. Too bad the higher ups and you will never give me the chance. Dobra. You want a title shot? Dawaj. Będziemy się tłuc. Będziemy się tłuc. Nie ma problemu. Title shot, tylko że to powinno być pay-per-view. No to już powinno być moim zdaniem pay-per-view. Nie no, te storyliny są... No nie zachwyca mnie to, no jeden SmackDown. Tak jest, kurczę, no brakuje. Slade. Potężny Slade. No dobra. One on one, normal match. Wiemy co się święci, wiemy o co chodzi. Gość może być mocny. Umówmy się. Chciałem dobrze zacząć. Nie udało się. Nie udało się, jednak Slade. Jednak Slade rozpoczął ten pojedynek lepiej. Aj, Early, cały czas Early. Przepraszam. Ja muszę zobaczyć, czy ja mam jakiegoś... Okej, jumping... Jumping knee... Rope... Nie kumam, to jest dwa to samo? Nie. Nie jest dwa to samo. No dziwne tutaj. Corner... Okej. Już kumam, dobra. Chciałem ogarnąć jakie mam akcje w ogóle, nie? Tylko że to już powinien być finisher. Nieważne. Jest clothesline, człowieku. Człowieku. Powiedzmy, że trafiony. Moonsault, przepiękny. Ale niecelny. To też się zdarza. To też się zdarza, dobra. Jest konterka. Dobry clothesline. Aha. No jednak. Jednak trafił w ten sposób. Ja już przygotuję stół komentatorski, bo tu się będziemy... No, tu się będziemy bawić, kolego. Teraz nie. Teraz nie. No jaki poziom niski, jaki poziom niski. Trafiony przepięknie. Umówmy się, trafiony przepięknie. Nie patrzysz do końca w jego stronę, ale to nic. No i już Slade zaczyna łapać zadyszkę. Już Slade zaczyna łapać zadyszkę, już nie wytrzymuje tempa czempiona. Czempion jest jeden, gościu. No są problemy. Ewidentnie są problemy. Tak jest! Przepięknie. Przepięknie trafiony. Trzeba zresetować licznik. Trzeba zresetować licznik. Po prostu. No nie. No nie. Ła. Dawaj go, dawaj go, dawaj go. Kończymy. Kończymy tego Slade'a. Wiadomo, że decyzja są. No. No nie mów. Nie mów, że on jeszcze tutaj tego uniknął. Co za dziad. Co za dziad najgorszy. O, to jest fajne, to jest bardzo fajne, fajna akcja. Jest kickout, jest kickout. O kurczę. Tego się bałem. Rope break, rope break. No ledwo. Ledwo. Zdjęty został ten ochraniacz narożnik. O, Irli. Bardzo źle, bardzo źle. A, jest kickout i Iron Joe wykorzystałem w zły sposób, ale jest kickout. Człowieku. Irli, znowu Irli, znowu Irli. No właśnie. A teraz late. Są duże problemy w tym pojedynku. Przepraszam, muszę zobaczyć czy match rules, czy mamy... No, włączona jest dyskwalifikacja. Jest włączona, jak najbardziej. No będzie skakanie z trzeciej liny. Ale nic z tego. Nic z tego. Wykorzystane. Wykorzystane tutaj zdjęcie z narożnika. Znaczy ochraniacza z narożnika, nieważne. O Boże, ale się nadziałem, ale sobie dałem to wcisnąć. Trafiony. Trafiony, trafiony. Ledwo, ale dobiegł i wyskoczył. Nie no, pojedynek jest dobry. Akurat ta walka najlepsza ze wszystkich dzisiaj. Jest fajne tempo, dużo się dzieje. Mimo wszystko. O. Każdy może wygrać, bo naprawdę jest pojedynek na styku, moim zdaniem. Nie trafiłem tym Enziguri. Nie trafiłem. Niestety. Dojechany. Ale nie sądziłem, że od razu się podniesie. To mnie zaskoczyło, powiem szczerze. Irish Whip. Trzecia lina. Trzecia lina. Nie może tego przetrwać już. Nie może tego przetrwać ten typ. Po prostu nie może. A skończyć to możemy tylko w jeden sposób. Tylko w jeden sposób. Pin. 1, 2. No, tak czułem, że to będzie zbyt proste. Tak czułem, że to będzie zbyt proste. Niestety. No ale spróbujemy jeszcze. To już końcówka tego Slade'a. Myślę, że to już jest jego końcówka. On jeszcze tutaj jest cały czas. Cały czas jest w tym pojedynku, cały czas nie odpuszcza, cały czas się będzie tłukł. No to nie było planowane. To nie było planowane. Nie było. Mr. Champion. No. Mam cię. Mam cię. Tak jest. Aha. No nie gadaj, że mi power slamem. No nie mów. Co za gość. Co za gość. No jest ciężko. Jest ciężko tutaj. Jest serio ciężko w tym pojedynku. No. Tak jest. Tak jest. Wracaj, chłopaku. Wracaj, bo tutaj naprawdę nie ma żartów. Nie ma uciekania poza ring. To nie wyszło to. Ale nie widzi, sędzia nie widzi, sędzina. Po prostu plus tej sytuacji. Mam cię. Mam cię. No. Gość jest już znokautowany. Jest znokautowany. Idealnie ustawiony w tym momencie. To jest koniec. To już jest stary, definitywny koniec. Nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. Slade pokonany. Slade został pokonany, został ubity. Ale żadnej cutsceny, tak samo. Dostał swoją szansę, ale pojedynek był dobry. Wydaje mi się, że pojedynek był serio dobry. Że tutaj działo się sporo, to jest duży plus, to jest bardzo duży plus, nawet bym powiedział, to jest mega duży plus, wręcz. Ale wątek ze Slade'em, aha, jeszcze jest. Gabriel Slade, co? I think I'd remember that. Clearly, you don't, Slade. Oh, I see the confusion. I'm not Slade. I'm Gabriel Slade. Three-time U.S. champion, two-time intercontinental champion, multi-time tag champion, and all that. And it sounds like this has been fun. My friends call me Gabriel. Okay, Slade. Okay. After this, I'm done. To jest kretyn. To jest głupi. Czyli teraz walka z Gabrielem Slade'em. Wow. Nie no, tu wszędzie są wariaci. Tu są wszędzie wariaci. Raz R-Truth, teraz... Ja nie wiem. O nie! Tutaj musimy go zeskłoszować. Nie wiem, czy to się uda w ogóle, ale no muszę go... Aha! No, skipowałem dosyć szybko, a tu się Strowman pojawił. Oj. Strowman to mnie... Strowman mnie martwi. O nie. No dawaj. Co on zrobi ciekawego? O Boże, o Boże. No dawaj. Łatwo skontrowany. Wewnętrzny Shane McMahon się odezwał. No, czekam. To chyba coś tutaj nie wyszło teraz z tym sędzią. Takie mam dziwne wrażenie, że to chyba nie o to chodziło. Fajnie. Czy to będzie Gabriel Slade? Tak. Mega wejście. Mega wejście Gabriela Slade'a. Tu powinien być koniec walki, to by było fajnie oskryptowane, ale prawda jest taka, że musimy walczyć. Po prostu ile fabryka dała. A to już jest mniej przyjemne. Nie oszukujmy się. A! O, to będzie... Dobra, ja go skończę submissionem. Znaczy spróbuję oczywiście, tylko muszę mu głowę obić. Kurczę. Siadło? Siadło. Obijemy mu głowę i submission wejdzie. No nic z tego chłopaku. Nic z tego. A, tego closeline'u się nie spodziewałem. Mógłbym mieć w sumie jakąś akcję kończącą związaną z submissionem, mógłbym mieć. To nie jest głupie. Myślę, że to nie jest głupie. Podniesiesz go? Podniesie. No dobra, dostał finishera na głowę, dostał signature move'a na głowę jeszcze. Oczywiście kontruje mi Irish Sweepa, ale to nic. Jest mocno obity mimo wszystko. Dostał, dostał. Dostał, dostał. Idziemy kolanem na niego. Nie trafiłem. Niestety nie trafiłem. Kurczę. Dobra. Znowu nie trafiłem. On też nie trafił. Mega fight. No, na pewno. Na pewno byśmy wykonali taką akcję. Dobra, zobaczmy, czy to w ogóle przejdzie. No. Jaki rope break? Gdzie tu był rope break niby? Dawaj mi go, dawaj mi go. Jeszcze raz. No. No blisko, ale nic z tego nie będzie. Trzeba odpuścić niestety. Na chwilę chociaż. Koniec. 1, 2, 3. Strowman pokonany. Zniszczony. Właściwie ten został zniszczony. Tak na dobrą sprawę. Randy Savage. O, Randy Savage. Niezły Randy. Niezły Randy Savage. My Rise Undisputed. Bardzo fajny tryb, bardzo... Ten gość po prostu nie daje za wygraną. Może submission właśnie pójdę. O. Może skoro już korzystam z tych submissionów, to może sobie je bardziej upgrade'nę. Co, będziemy walczyć? Bo ja z tobą nie walczyłem, tak? Walczyłem z innym typem. So you can take it off me? I get the sense that Miz isn't feeling that matchup right now. So you weren't trying to send a message with that run-in? Just the message that I want to see you succeed. And I plan on doing whatever I can to make... Sounds like either I need to get a restraining order? Really? Wow. Yeah, I'll get Miz to set it up. But trust me, Gabe. Now I really can't wait for this match. Neither can I. Then I can... No gość się odkleił. Gość się potężnie odkleił. Ale... No co, no... Miz nie reaguje. Nie wiem dlaczego. Tutaj na SmackDown dochodzi naprawdę do kuriozalnych sytuacji, mam wrażenie. Ale nikt nie reaguje. Nikt kompletnie nie reaguje. Dobra, będzie walka z Gabrielem Slade'em. Walka o pas. Zobaczymy, jak pójdzie. A czemu w gadkach? A, okej, bo The Lock. Okej. Chodzi o to, że The Lock. Ale on się wydaje... Kurde, on jest mocny. On jest lepszy od tego. Od... Brauna Strowmana, tak szczerze. Gość jest serio problematyczny. No ale tutaj myślę, że damy radę. Damy radę mu. Głowa osłabiona. Przepotężnie. Proszę bardzo. Można? Pewnie, że można. Nie, nie, nie. On chciał w tym momencie już opuścić ring. Dobrze, trafiony. Na razie dajemy mu lekcję, co mnie cieszy. Bo taki był plan. Taki był oczywiście plan. Głowa obita, brzuch obity. No nie wiem, no on nie ma argumentów, na razie nie ma argumentów i o to chodzi, tu miał być squash. Miała być pełna dominacja. Na razie jest ta dominacja, na szczęście. Jakiś drop. On szybko wstał. Chyba nie było warto, z tego co widzę. Po jego postawie. No, trzeba mu dać lekcję. Trzeba po prostu mu dać lekcję. Bo gość po prostu no mocno się odkleił. Ale jest obity. Obity jest potężnie. Mr. Gabriel. Mr. Gabriel. Naprawdę myślę, że powinniśmy już skończyć ten pojedynek. Bo stary, no... lepiej nie będzie tutaj dla ciebie. Jestem przekonany. Pilnuj dziada. 1, 2, 3. The Lock wygrywa. No są tacy. Dwa storyliny z rzędu odklejone, a wcześniej jeszcze było z tym Woodsem. No to nie wiem, seria niefortunnych zdarzeń. Bardzo mocno tutaj. Bardzo mocno wybrzmiewa tutaj seria niefortunnych zdarzeń, ale mam nadzieję, że zaraz przejdziemy do jakiegoś mięsa. Story complete. Duel. No nieźle. Pojawił się Tom. To jest mało ważne. Pojawił się Tracy. Okej, no stricta fabuła tutaj konkretna. Oczywiście będzie strojem. I w to będziemy szli w kolejnym epizodzie. Dziękuję wam za oglądanie. Pamiętajcie o łapce w górze, w subie. Możecie wesprzeć, kliknąć wesprzyj. Zobaczycie materiały przed premierą. Trzymajcie się. Nara. No i zapisy streamów.